Dookoła mnie nic nie ma, są tylko ściany, niebieskie. Jak widzicie widzowie, naprawdę chciałbym się stąd wyrwać, ale mam tylko jedno wyjście, stąd, z tego labiryntu, z tych ścian, z tego pomieszczenia. A wy zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominął was żaden film. A ja spróbuję dzisiaj się wydostać z tego więzienia, bo nie wiem do końca o co tutaj chodzi, ale... Widzowie, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, a ja teraz przechodzę ten labirynt. Sprawdźmy, dokąd on mnie zaprowadzi. Okej. Wow! Tutaj mamy ślepą uliczkę, tutaj tak samo. Dobra, idziemy w tą stronę. Przejdźmy się dookoła, przejdźmy cały ten labirynt. Wracam w tą stronę. Idziemy teraz tutaj. Okej, ślepa uliczka, czyli prosto i w lewo. Dobra, jak widzicie, labirynt jest całkiem skomplikowany. Nie jest to takie proste, jakby się wydawało. W każdym bądź razie, no, próbuję tutaj się stąd wydostać. Idziemy, idziemy, patrzcie. Wow, żółta ściana. Okej, czyli jej jeszcze tutaj nie widziałem. Dobra, wróćmy z powrotem. Wiecie co, żebym się tak nie zgubił. Dobra, dobrze, że jest ta żółta ściana. Przynajmniej wiem, co się tutaj dzieje. Okej, szybko, słuchajcie, sprawdzimy, co w tym labiryncie jest. A wy naprawdę zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, bo ja, zanim wyjdę z tego więzienia, musicie oczywiście zasubskrybować kanał i zostawcie tajny kod w komentarzu na zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji. Możecie napisać, wow, jakaś czerwona pochodnia. Ej, może bym ją tak wziął ze sobą, albo nie, dobra, zostawię ją. Idziemy tutaj i cyk, i wow, jest tu coś, znalazłem, widzowie, mam tu coś pięknego. Dobra, ej, jest tutaj pistony, tylko, ej, jak się tam dostać? Patrzcie, jakie to ogromne. Ej, dobra, słuchajcie, czy tego redstone'a, czy ja go gdzieś tutaj widziałem? Ej, cofnijmy się po niego. Jest redstone, jeden. Wow, jest, dobra, mam go. Słuchajcie, te redstone'y będziemy mogli postawić sobie, tylko muszę ich znaleźć 4. Dobra, bo widziałem, że 4 pistony były i tutaj widziałem, że jest redstone. Jest, mamy cię. Kozacko, okej, dobra. Czyli w takim razie po prostu rozglądać się muszę dokładnie. Patrzcie w ogóle, jak po tym się szybko biega. Wow! Świetna sprawa, że tak szybko się tutaj biega. Dobra, poszukajmy kolejnych redstone'ów. Jest redstone kolejny, trzeci. I jeszcze jeden tylko muszę znaleźć. Może gdzieś tutaj będzie. Jest kolejny, czwarty. Mamy 4 redstone'y, pięknie się zapowiada. Dobra, to tak. To otwieramy. To otwieramy, to otwieramy. I ostatnia, to otwieramy. Jest przejście, przejście z labiryntu. Wow, na dół. Świetnie, dobra. To teraz w takim razie przejdźmy, poszukajmy dalej przejścia. Nie wiem, gdzie ono może być. Może z tej strony albo z tej. Tu się kończy labirynt. Dobra, przeszukajmy wszystko dookoła. Jak sądzicie, czy znajdę jakieś przejście? Dobra, słuchajcie, będziemy po prostu biegać dookoła siebie. Ej, ten labirynt jest zbyt długi. Ej, ja nawet nie wiem, jak tutaj przejść z niego. Wyjść z niego normalnie, ty patrz. Zablokowane wszystko jest tutaj i tutaj i tutaj. Wow! To jest moondrop. Ej, znalazłem moondropa. Cześć, moondropie, co ty tu robisz? Elo? Witaj, matruner. Będziesz musiał dla mnie wykonać jedno bardzo ważne zadanie. Musisz w tym momencie skraftować dla mnie, zenchantować miecz. Okej, miecz, dobra. Mieczyk? Tylko tutaj jest tak, stół do zaklinania. Świetnie. Tylko gdzie ja go znajdę teraz, ten mieczyk? O, to jest pytanie. Wow, wow, wow. Czy ja znajdę coś, co mi pomoże po prostu zenchantować to? Ja muszę czy lapis znaleźć. To jest problem. Lapis! Dobra, ej, wracam, wracam, wracam. Słuchajcie, bo tam widziałem, był kilof. Ten kilof by mi się przydał, żeby wziąć oczywiście ten lapis. I tak, mamy tutaj kilofek. Dobra, wykopmy ten lapis, tylko czy ja pamiętam tą drogę z powrotem? Dobra, przeszukajmy go po prostu, tak, przejdźmy. Ciach, tutaj gdzieś ten labirynt był. Tutaj, tutaj, tutaj i w tą stronę. Nie, zgubiłem to. Nie wiem, gdzie jest ten lapis teraz. O, no to jest mały problem. Jest, nie ma problemu. Słuchajcie, lapis mamy, więc teraz tylko mieczyk jakiś znaleźć. Słuchajcie, poszukajmy w tym labiryncie mieczyka, bo tak właśnie chciał moondrop, tak jest, moondrop. Tu widzę, że koniec ścieżki, może tu coś będzie. Okej, okej, i z tej strony, i tutaj proszę, niech będzie jakiś mieczyk, proszę. Ja chcę mieczyka. Okej, i tu, i tu. Yeah!
jest! Tak jest, jakie to było easy! Ej, to zadanko było, nie było ciężkie, tylko teraz wrócić do Moondropa. Jak widzicie, naprawdę labirynt jest przepotężny. Wow! Dobra. To tak, skraftujmy sobie lazuryt. Cyk, cyk. I uwaga! Nie! Co? Od poziomu 5? Ej, nie, to ja zabieram to, słuchajcie. Postawmy sobie to tutaj. Pyk, pyk. Nie, to nie to. I tutaj. O, i ostrość. Ostrość będzie najbardziej tobie pasowała. Proszę bardzo, weź zabierz to. I to... Wow! Ej, teraz jest żółte? Ej, Moondrop się zamienił w Sandropa? Ej, mamy dzień. No tak, Sandrop, co ty tu robisz? No to witaj, Matruner. Słuchaj, musisz dla mnie znaleźć 10 takich słoneczek, które są za mną. Jeśli ich nie znajdziesz, to nigdy i przenigdy nie wyjdziesz z tego labiryntu. Znajdź mi 10 tych słoneczek, a puść, dam ci taki specjalny klucz do przejścia za tymi żelaznymi drzwiami. Poko, spróbuję ci znaleźć tych 10 słoneczek. Mam pierwsze, patrzcie, jeden. Dobra, słuchajcie, szukamy dla niego tych słoneczka, tylko czy ja dam radę je znaleźć wszystkie? Oto jest pytanie. 10, aż 10? No dobra, mamy pierwsze. Trzeba znaleźć kolejne, dobra, rozglądajmy się dokładnie. Jest drugie, okej. To nie było takie ciężkie. Ej, w tym żółtym się ciężej odnaleźć, powiem szczerze. Bo tak chodzę i tutaj w sumie nic nie widzę takiego szczególnego. O nie, to jest zbyt mocne. Słuchajcie, pole widzenia zrobię na taki. Okej, to teraz będzie trochę łatwiej to wszystko przeszukiwać. O, tak. Od razu lepiej. Poszukajmy 10 słoneczek. Okej, wiecie dobrze, że Sandrop to jest gość, który lubi ciepło. W ogóle kto nie lubi ciepła? Chyba, że jest za gorąco, to wtedy to jest tragedia. No ale dobra. Myślę, że... poradzimy sobie z tymi słoneczkami, tym bardziej, że już mamy dwa, ale chociaż słabo ich tutaj, nie widzę zbyt dużo tych słoneczek. Dobra, przeszukujmy wszystko. Okej, słoneczka, halo, gdzie jesteście? Nie widzę ich. Okej, trafiłem z powrotem do Sandropa. O, dobra, może to jest te przejście, albo te... Nie! Ty! Gdzie są te słoneczka, halo? Słoneczka, nie ma więcej ich? No nie gadaj, że to tylko dwa znalazłem. Ej, myślałem, że to będzie prostsze. Dobra, rozglądamy. Może z tej strony, tutaj nie ma. Okej, tutaj już byłem. Dobra, idziemy zasadą lewej strony, słuchajcie. Cały czas w lewo. Zawsze gdzieś dojdziemy, pamiętajcie, że labirynty to są takie właśnie, że na lewo idziesz, zawsze gdzieś dojdziesz. Zawsze. Dobra, to tutaj, okej, dobra, lewo. No nie ma tych słoneczek? Bez kitu? Serio, Sandrop takie poukrywał, że nigdy, przenigdy nie wyszedł z tego labiryntu? Dobra, tutaj jest, widzę, że zamknięty. Jest kolejne, patrzcie, jest, mam kolejne. Trzecie, czwarte teraz będę miał słoneczko, pięknie. Dobra, może tu przejdziemy po prostu zasadą lewej strony. Okej, jest kolejne, piąte. Dobra, przeszukiwujmy wszystko dokładnie. Tutaj nie ma nic. Czyli 5, już mamy 5. Już jest naprawdę całkiem spoko. Jest kolejne. Dawaj mi tutaj 6. 7. Okej, 7. Dobra, tylko jeszcze 3 gdzieś muszę odnaleźć. Dobra, przeszukajmy to dokładnie. O, jest 8. Okej, mamy 8 i jeszcze 2. I jeszcze tylko 2 pozostałe słoneczka. Dobra. Tutaj nic nie widzę. Oczywiście już tak dużo się tutaj nabiegałem, że naprawdę mogłem gdzieś przegapić. Na pewno mogłem przegapić. Dobra, tutaj nie widzę nic. Tutaj tak samo. Nie ma więcej słoneczek, halo. Okej, jeszcze jedno. O. Nie, tu nie było słoneczka. Dobra, poszukajmy jeszcze go więcej. Ty, no tak biegam bardzo długo. Co? Cały czas rozglądam się. Jest, jeszcze jedno. Pięknie. Jedyne co mi pozostało to wrócić po prostu do Sandropa, oddać mu go i zobaczymy. Jest, patrzcie, 10. Pięknie. No takiej scenografii to normalnie jeszcze nie widziałem, normalnie. Dobra, wracamy do Sandropa. Sandrop, proszę bardzo, mamy tutaj 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak jest. Widzowie, otworzył mi tutaj drzwi. Wchodzimy. Oj, ile diamentów.
Wow, widzowie, jesteśmy najbogatsi na całym świecie. Patrzcie, ile diamentów w tym labiryncie jest. Wow, patrzcie, jakie to ogromne. O, no to mam problem, bo zeskoczyłem i wpadłem tutaj w dziurę. Widzowie, zostawiajcie łapki w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominął was żaden film. I ten odcinek się właśnie kończy. Jak widzieliście, labirynt Sandropa i Mundropa był kozacki. To by było na tyle. Do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami. Trzymajcie gorąco, pa, pa.